Samsung Galaxy A21s to reprezentant półki cenowej do 1000 zł. Od pewnego czasu jednak ten segment posiada wiele naprawdę dobrych i udanych smartfonów. Czy testowany przeze mnie model jest jednym z nich? Zasadniczo tak, ale za podobne pieniądze można wybrać lepiej. Samsung Galaxy A21s nie jest najnowszym smartfonem, ale ostatnio Samsung zdecydował się dość mocno go promować. Sam natknąłem się na kilka billboardów zachęcających do zakupu właśnie Galaxy A21s, a że wcześniej nie mieliśmy go w testach, uznałem, że warto się temu smartfonowi przyjrzeć i sprawdzić, czy to dobry wybór. Jedni docenią konsekwencje Samsunga, inni stwierdzą, że wszystkie ich smartfony wyglądają tak samo. W dodatku niespecjalnie oryginalnie na tle konkurencji. Galaxy A21s nie jest tu wyjątkiem i w zasadzie niczym się nie wyróżnia. Czy to na tle pozostałych produktów koreańskiej firmy, czy rynku jako takiego. Plastikowa konstrukcja jest zachowawcza, plecki imitujące szkło czasem dość ładnie odbijają promienie światła. Na pleckach umiejscowiono nieco za mały czytnik linii papilarnych, choć jego wysokość była dla moich dłoni odpowiednia, no i działał też dość sprawnie. Zauważyłem natomiast dziwną rzecz. Kiedy odkładałem telefon na biurko, dochodził z niego jakiś dziwny dźwięk. Opukując telefon palcem w okolicach czytnika i aparatu, słychać niestety jakiś dziwny odgłos, tak jakby któryś z elementów był w środku dość luźny. Miałem podobnie z Galaxy S6, ale tam silniczek autofokusa sprawiał problemy, więc było wiadomo, o co chodzi. Jeśli spojrzeć na umiejscowienie przycisków i portów, jest dość standardowo. Mamy USB-C, jest mini jack 3,5 mm, z tyłu natomiast minimalnie wystająca wyspa na aparaty. Gdybym miał obok siebie kilka innych smartfonów z serii Galaxy A, no to pewnie błyskawicznie bym je pomylił. Cena 819 zł, jaką trzeba zapłacić za smartfona, zrobiła swoje i zamiast Super AMOLED-a dostaliśmy wyświetlacz IPS TFT. Duży, bo mierzący 6,5 cala, niestety z bardzo niską jak na 2020 rok rozdzielczością 720x1600 pikseli przy ich zagęszczeniu na poziomie 270 ppi. To niestety mało. Kąty widzenia są w porządku, jak na IPS oczywiście. Kolory mogą się podobać, choć mi wydawały się nieco sprane i za mało nasycone. No ale jednak szkoda, że to tylko IPS. W środku ośmiordzeniowy Exynos 850, którego wspiera układ graficzny Mali G52 oraz 3 GB pamięci RAM. Na papierze nie robi to wrażenia, w codziennym użytkowaniu niestety również. Smartfon lubi chwilę pomyśleć, zanim coś zrobi, szczególnie wracając do aplikacji pozostawionych w tle, ale oczywiście nie zawsze. Widziałem w tej cenie sprawnie działające urządzenia i na pewno trudno powiedzieć, by Galaxy A21s był, nawet jak na swoją półkę cenową, demonem prędkości, który wyróżnia się jakoś samym działaniem na tle konkurencji. W testowanej przeze mnie wersji, a z tego co widziałem inne na polski rynek nie trafiły, dostajemy 32 GB pamięci na dane. To bardzo mało, szczególnie że realnie mamy tutaj 22,4 GB, no na szczęście jest obsługa kart SD, więc od razu się w jakąś doposażcie, bo bez niej błyskawicznie skończy Wam się miejsce na aplikacje, zdjęcia czy filmy. Cztery obiektywy, jakie ma ten smartfon, to moim zdaniem tylko i wyłącznie zabieg marketingowy, który nijak się ma do podobnego pomysłu we flagowych modelach. Nie znaczy to jednak, że Galaxy A21s robi złe zdjęcia. W tym temacie potrafi bowiem pozytywnie zaskoczyć, ale tylko przy dobrych warunkach oświetleniowych. Dobra ostrość, niezłe kolory, zarówno na głównym, jak i szerokim kącie, choć trzeba zauważyć, że kolorystycznie mamy w zdjęciach widoczną różnicę. No tylko umówmy się, po co komu czujnik głębi 2 megapiksele i aparat do makro 2 megapiksele? Nie zrobicie tym dobrych zdjęć. Nie mam też pojęcia dlaczego, ale Samsung wykastrował ten model z trybu nocnego, co sprawia, że po zmroku aparaty nie nadają się do niczego. Zdjęcia są często nieostre, niedoświetlone i pełno na nich ziarna. Stabilizacja wideo w Galaxy A21s nie istnieje, więc efekty w bezruchu są w porządku. Kiedy jednak zaczniecie iść lub poruszycie smartfonem, wszystko zaczyna się trząść. Nie zachwyca również rozdzielczość, dostajemy tu maksymalnie 1080p przy 30 klatkach, co nawet tej półce cenowej wydaje się zbyt małymi wartościami. Całkiem nieźle Galaxy A21s radzi sobie natomiast z muzyką, ale akurat do tego Samsung mnie już przyzwyczaił. Chodzi przede wszystkim o słuchawki, ale i pojedynczy głośnik gra całkiem nieźle, no i przede wszystkim nie brzęczy. Nie miałem też problemu z rozmowami telefonicznymi, głos moich rozmówców był wyraźny i donośny. Smartfon działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android 10 oraz autorskiej nakładki systemowej One UI w wersji 2.1. Co ciekawe, oprogramowanie działa lepiej niż aplikacje i nie napotkałem żadnych problemów z oprogramowaniem, w sensie z nakładką. Życzyłbym sobie na przykład jednak, żeby aplikacja aparatu była nieco bardziej responsywna, bo czasami miałem wrażenie, że zaraz coś się zawiesi. A to po prostu Galaxy A21s dumał nieco za długo nad tym, co dalej zrobić. Generalnie jednak jest dobrze. 8 do 9 godzin pracy na ekranie jest w zasięgu, choć przy baterii o pojemności 5000 mAh, niezbyt mocnych podzespołach i ekranie z niską rozdzielczością nie jest to wynik zachwycający. Co nie zmienia faktu, że 2 dni pracy na jednym ładowaniu jest tu standardem, który na pewno wiele osób doceni. W zestawie znajduje się 15W ładowarka i myślę, że to rozsądna decyzja w tej półce cenowej. Czy warto kupić Galaxy A21s? Dobre pytanie. Telefon kupicie za 819 zł, choć pojawiły się już niezłe promocje i wydaje się to niezłą ceną jak za Samsunga. Sęk w tym, że nawet jak na tę półkę cenową, to nie jest model wyróżniający się na tle konkurencji.
No i nawet jeśli spojrzeć na portfolio samego Samsunga, za 899 zł można bowiem kupić na przykład Galaxy M21, który będzie lepszym wyborem na w zasadzie każdej płaszczyźnie. A takich sprzętów za podobne pieniądze jest więcej, wystarczy choćby spojrzeć na Xiaomi Redmi Note 8 Pro czy bezgooglowego Huawei P40 Lite. Fajnie więc, że Samsung oferuje produkty w tym segmencie cenowym, ale potrafi zrobić to lepiej, co pokazał właśnie przy okazji Galaxy M21. Jeśli podobał Wam się materiał, zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, no i widzimy się przy okazji następnego filmu. Trzymajcie się, cześć!